Dzień dobry wszystkim, Mateusz Benedyk. Chciałbym się z Państwem podzielić bardzo dobrą wiadomością. Mianowicie przyszła dzisiaj do mnie paczka i chciałbym, żeby Państwo zobaczyli, co w tej paczce się znajduje, więc spróbuję ją teraz otworzyć. No już, połowa za mną. I ostatnia część. W paczce, co oczywiście nie dziwne, mamy kolejną paczkę. I w tym papierowym opakowaniu są, mam nadzieję, książki. I to się zgadza. Przyszła do mnie paczka z 12 egzemplarzami pierwszego tomu biografii Ludwiga von Misesa autorstwa Jörga Guido Bultzmanna. Zobaczmy, jak wygląda po rozfoliowaniu. Książka jest oczywiście w twardej oprawie, jak zdecydowana większość naszych pozycji. Bardzo przyjemnie trzymają się w ręku. Pierwszy tom ma około 380 stron. Właśnie dlatego chcieliśmy tę książkę wydać w dwóch tomach, bo gdybyśmy ją wydali w jednym tomie, to tych stron mogłoby wyjść mniej więcej 900. Przez co no, książka byłaby już zupełnie nieporęczna, chociażby do tego, żeby usiąść z nią sobie wygodnie na kanapie, trzymać w ręku i przewracać kolejne strony. A tak jeden tom będzie miał około właśnie stron 400, a drugi około 500, tak to przynajmniej szacujemy. Więc oba powinno się jak najbardziej dać przyjemnie czytać. Cóż znajduje się w tym tomie biografii? Mamy oczywiście strony tytułowe, mamy listę darczyńców, dzięki którym ta książka w ogóle mogła się ukazać. Oczywiście te 12 egzemplarzy, które przyszło do mnie, to nie są jedyne egzemplarze, które zostały wydrukowane. 988 egzemplarzy, z tego co wiem, trafiło dzisiaj do naszego magazynu, więc w najbliższych dniach właśnie osoby wspomniane tutaj, a także kilkadziesiąt kolejnych osób dostanie te książki, żeby mogli także to przyjemne doświadczenie rozpakowania przesyłki samemu odbyć. A za kilka dni, miejmy nadzieję, książka będzie także dostępna dla wszystkich pozostałych przez nasze normalne kanały sprzedaży. To może jeszcze krótko powiem, o czym jest ten pierwszy tom. Jest na początek część pierwsza, Młody Ludwik i rozdziały Korzenie, lata szkolne, Alma Mater Rudolfina, czyli po prostu mamy opis tego początku życia Misesa, dziejów jego rodziny, skąd znaleźli się w Lwowie, co robili jego przodkowie tutaj. I mamy początki edukacji Misesa opisane. Druga książka, druga część
pierwszego tomu zatytułowana jest Szkoła Austriacka. I tutaj mamy już jakby pierwszą ważną dygresję, czyli opis historii szkoły austriackiej do czasów właśnie, kiedy Mises rozpoczął swoją edukację ekonomiczną. I pierwsze doświadczenia Misesa właśnie ze szkołą austriacką, czyli to, jak odkrył zasady ekonomii Karla Wengera i później jak uczestniczył w seminarium Eugena von Bombawerka, a także opis pierwszych doświadczeń zawodowych Misesa i pierwszego ważnego traktatu, czyli mamy rozdział 6, traktat o pieniądzu, gdzie szczegółowo opisana jest zawartość tej właśnie przełomowej pracy wydanej po polsku jako teoria pieniądza i kredytu. I mamy w końcu trzecią część, zatytułowaną Oficer, Gentleman, Naukowiec. I tutaj mamy opisane dalsze dzieje Ludwiga, więc mamy rozdział 7, Wielka Wojna, z opisem wojennych perypetii Ludwiga von Misesa, tego, na jakich frontach walczył, jakie wtedy utrzymywał relacje ze swoimi bliskimi i tak dalej. Po I wojnie światowej Mises wydał taką pracę jak Naród, Państwo, Gospodarka, opisującą właśnie zawiłości polityczne świata europejskiego po I wojnie światowej. I temu poświęcony jest kolejny rozdział, 8 tejże właśnie książki. Później mamy kolejne rozdziały, które kończą się omówieniem kolejnej ważnej pracy Ludwiga von Misesa, czyli socjalizmu. I mamy rozdział 10 i 11, które są temu właśnie poświęcone. Najpierw artykułowi o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie, a później właśnie książce Socjalizm, czyli już takiemu pełnemu traktatowi, który omówił bardzo wiele różnych kwestii związanych z działaniem bądź niedziałaniem gospodarki socjalistycznej, z intelektualnymi wpływami, z różnymi rodzajami socjalizmu, etc. I na tym ta część się kończy, czyli kończy się na latach 20. XX wieku. I jak Państwo widzą, jest to przeplatanie tego, co się w życiu prywatnym Misesa działo i zawodowym, z tym, jakie były jego intelektualne osiągnięcia. To wszystko okraszone jeszcze dużą dawką historii myśli ekonomicznej i tego, jak te idee Misesa dyskutowały z innymi koncepcjami lub jak rozwijały to, co działo się wewnątrz szkoły austriackiej. Zobaczmy jeszcze, jak prezentuje się materiał ikonograficzny, ponieważ w tej książce, w przeciwieństwie do innych naszych książek, jest jednak sporo zdjęć. Tak, mamy tutaj przykładowo zdjęcie rodziców Misesa, też jakby z tego powodu zdaje się, że druk trwał nieco dłużej niż zwykle. O, mamy na przykład pamiątkową monetę z jednym z przodków Misesa, jak i herb rodzinny, więc tego typu materiałów na kartach książki znajdziemy sporo. I z tego, co widzę, wszystko prezentuje się tak, jak powinno. Mamy też oczywiście portrety Misesa z różnych lat, które będą nam towarzyszyć także i w tomie drugim, który jest już przetłumaczony i trwają na nim prace redakcyjne, więc mam nadzieję, że jeszcze może w pierwszej połowie przyszłego roku ten drugi tom także ujrzy światło dzienne, żeby mógł cieszyć Państwa tą niesamowitą opowieścią o życiu i twórczości Ludwiga von Misesa.
Wydaje mi się, że wszystko, co w książce miało się znaleźć, jest. Mamy indeks osobowy. Wszystko wygląda na ładnie złożone, czytelne, przejrzyste. Są przypisy, są zdjęcia, więc chyba spokojnie możemy kierować książkę najpierw, jak wspomniałem, do naszych darczyńców, a później do sprzedaży. Mam nadzieję, że skuszą się Państwo na lekturę tej książki w najbliższych tygodniach i myślę, że także w naszym podcaście, w ludzkim gadaniu powrócimy do jej zawartości w najbliższych miesiącach. Mam nadzieję, że będą już Państwo wtedy po lekturze i będziemy mogli jakiś dialog na ten temat wywiązać. Na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Ja zabieram się za czytanie tej polskiej wersji, bo dotychczas czytałem tylko wersję angielską. I do tego samego zapraszam także Państwa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.